Witam Państwa, zapraszam na komentarz wzbogacony dzisiaj również o analizę kontraktu. Zacznijmy właśnie od niej, od wykresu w skali 60-minutowej. Początek dzisiejszej sesji był bardzo podobny do piątkowego przebiegu handlu. Dzisiaj również mieliśmy do czynienia z silnym uderzeniem popytu, w wyniku czego doszło do przełamania istotnej zapory podażowej 2268,71. Bykom udało się dotrzeć niemalże do kolejnego węzła podażowego 2298-2301. Można zatem stwierdzić, że no ten pięciofalowy impuls spadkowy i zniesienie koncentrujące się mniej więcej w rejonie 2231-2234 to wszystko stworzyło jednak pewne podstawy dla takiego silnego ruchu cenowego. W tej chwili rynek koryguje poranne uderzenie popytu, natomiast notowania kontraktów przebiegają ponad lokalną zaporą podażową 2267-69. Jest to strefa zbudowana na bazie dwóch zniesień 38,2, 61,8, a więc jakby już z założenia wiadomo, że w ujęciu takim krótkoterminowym jest to stosunkowo istotna strefa cenowa. Dopiero po jej przełamaniu no, uznałbym, że no, coś z tym porannym atakiem popytu jednak nie do końca pasuje w tej całej układance. Tak więc z krótkoterminowym pogorszeniem wizerunku mielibyśmy dopiero do czynienia w przypadku zanegowania tej strefy. Z kolei w przypadku wybicia się kontraktów ponad zakres 2298-2301, choć tak jak podkreślałem w komentarzu, trzeba tutaj naprawdę spodziewać się silnego wzrostu presji podażowej. Gdyby docelowo bykom udało się przedrzeć ponad ten zakres, można by było oczekiwać ponownej konfrontacji, ponownego testu tej strefy 2334-2338. Indeks WIG20 natomiast naruszył dzisiaj strefę, eksponowaną przeze mnie strefę 2272-75. Można stwierdzić, że gdyby sesja no, zakończyła się w taki trochę niewykończony do końca sposób, no, pewne wątpliwości musiałyby się pojawić. W każdym bądź razie kluczowym wsparciem pozostaje niezmiennie strefa 2220-23 zbudowana na bazie zniesienia 38,2. Ciekawie wygląda indeks DAX, który testuje stosunkowo istotną zaporę podażową 7013-7020 zbudowaną na bazie zniesienia 61,8 tego impulsu podażowego. Wcześniej na wykresie doszło do ukształtowania się prowzrostowej formacji ABCD. Informowałem w zeszłym tygodniu właśnie najpierw o możliwości jakby wykrystalizowania się takiego układu, no i potem o jej takim prowzrostowym charakterze. Zanegowanie tego oporu to zdecydowanie zapowiedź kontynuacji ruchu wzrostowego i dopiero z niepokojącym sygnałem technicznym mielibyśmy do czynienia w sytuacji zanegowania strefy 6866, 6879. Jeśli chodzi o S&P, jak zwykle w takich dwóch ujęciach, tygodniowym i za chwilę w ujęciu dziennym, i na pewno cały czas warto zwracać uwagę na strefę 1388-1391. Wydaje mi się, że dopóki notowania indeksu przebiegają ponad tym zakresem, no obóz byków, pomimo tego pięciofalowego impulsu popytowego i bariery podażowej 1432-35, obóz byków zachowuje jednak przewagę. Natomiast zanegowanie tej strefy tak wygląda w ujęciu dziennym, gdzie dodatkowo przebiega tutaj median line, a więc ten element wzmacnia zaporę popytową Fibonacciego. Zanegowanie strefy 1388-1391 to dopiero bardzo taki niepokojący sygnał zwiastujący możliwość wykrystalizowania się jednak kolejnej podwali spadkowej za ocean. I tak tylko w ramach krótkiego przypomnienia, oczywiście giełdy za oceanem dzisiaj nie pracują z racji święta pracy. Dziękuję bardzo.